Niezwykle miło jest nam przywitać się z Państwem. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy, mamy nadzieję na super spektakl. Głównym arbitrem spotkania jest człowiek, który słynie ze stanowczości. Ja lubię takich sędziów, tym bardziej, że potrafi krótko utemperować zawodników. Od gwizdka arbitra rozpoczyna się dzisiejszy mecz. Polański, Głowacki, Błaszczykowski, Adrian Mierzejewski. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Piękne podanie. Czy to wykorzysta? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Robert Lewandowski. Zmylił obrońcę. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Czy to wykorzysta? Broni. Piłka wychodzi w pole. I będzie rzut rożny dla Polski. Dobra główka. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Dobrze próbował, ale stracił. Peszko. Błaszczykowski. Peszko. Polański. Oddaje piłkę koledze. Podaje z powrotem. No i zagranie w pole karne. Niebezpiecznie w polu karnym. Przerwanie akcji przez wybicie. Piękne mecze, ale też błędy sędziowskie zapadają mocno w pamięć fanów. Do czego zmierzasz? Do meczu Anglia-Hiszpania z 96 roku. To prawda, sędzia nie uznał wówczas dwóch prawidłowych bramek zdobytych przez Hiszpanów i Anglia awansowała po rzutach karnych. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie zapisze się w ten sposób w pamięć kibiców. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Polański. Adrian Mierzejewski. Dobra wymiana podań. Obraniak. Pięknie dograł. Nie udało się. Fantastyczna sytuacja. Udane podanie. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Za szybko stracili.
Peszko. Zdążył w ostatniej chwili. Pierwsza połowa za nami. Na tablicy wyników remis. Bezbarwna pierwsza połowa poza nami. Bez bramek, bez ciekawych akcji. Można mieć nadzieję, że po przerwie obraz gry ulegnie zmianie. To będzie podwójna zmiana. Grosicki. Adrian Mierzejewski. Teraz Głowacki. Grosicki. Czy to wykorzysta? Piłka w siatce. Jeszcze przed chwilą się rozgrzewał, a teraz świętuje z kolegami zdobytą bramkę. Imponujące wejście. Ślicznie przymierzył bramkarz. Mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo! Znakomicie, w tempo! Czy to wykorzysta? Ależ niesamowity atak obrońcy! Świetnie zagrał! Uderza, broni, to jeszcze nie koniec akcji. Ta bramka daje wyrównanie w meczu. Popatrzmy na powtórkę i na zaskoczenie rywala. Trudno się dziwić, skazywani byli na porażkę, a jednak remisują. Bramkarz nie przytrzymał piłki, która wylądowała prosto pod nogami przeciwnika, a ten nie zmarnował okazji. Grosicki. Murawski. Piłka wciąż w grze. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Brawo, ładnie odebrał. Doskonale zagrał. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Piłka wyszła na aut. Będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Podanie po skrzydle. Kto wykorzysta te końcowe 5 minut? Kto zostanie zwycięzcą w tym meczu? Wciąż remis. Wasilewski.
Adrian Mierzejewski, Grosicki. Ależ podanie. No mogą zdeprymować. Szansa! Po 90 minutach gry wciąż remis.